Wjechaliśmy do Głogówka, miasta w powiecie prudnickim. Przez miasto przepływa rzeka Osobłoga. Nazwa tej miejscowości, liczącej około 5,5 tysiąca mieszkańców, wywodzi się od Głogu. Głogówek był zmiankowany jako wieś w 1223 roku. W 1264 roku Władysław Opolski, książę Kaliski, Rudzki i Opolsko-Raciborski ufundował klasztor franciszkanów. Minęliśmy linię kolejową nr 137, łączącą Katowice z Legnicą. Książę Władysław Opolski prawdopodobnie zainicjował budowę zamku. Głogówek otrzymał prawa miejskie w 1275 roku. Po lewej mijamy ciekawy budynek hotelu Salve. Restauracja tego hotelu włączona jest do certyfikowanego szlaku kulinarnego. 23 restauracje serwują tradycyjne potrawy śląsko-opolskiego. Wracamy do historii. Miastem władali książęta opolscy do czasu śmierci Jana II Dobrego w 1532 roku, kiedy to wygasła opolska linia piastów. W myśl zawartych umów z Janem II Dobrym, Głogówek wraz z całym księstwem opolsko-raciborskim przypadł królom czeskim z dynastii Habsburgów. W wyniku I wojny śląskiej w latach 1740-42 Głogówek wraz z większością historycznego Śląska wszedł w skład Prus. W lutym 1945 roku Głogówek został zamieniony w twierdzę, a 19 marca jednostki niemieckie zostały wyparte przez wojska pierwszego frontu ukraińskiego. Zwiedzanie Głogówka zaczynamy od zamku. Jest to dawna rezydencja książęca i rycerska, wieloletnia siedziba rodu Oppersdorfów. Zamek składa się z dwóch części, górnego i dolnego. To zamek górny, niestety w bardzo złym stanie. Przy północno-zachodnim narożniku wznosi się pięciokondygnacyjna neogotycka wieża, okrągła u dołu i oktagonalna u góry, zwieńczona krenelażem. Zamek górny posiada trzy skrzydła i trzy kondygnacje zbudowane na dwóch kondygnacjach piwnic. Otoczony jest parkiem. Powstanie zamku w tym miejscu datowane jest na przełom XIII i XIV wieku. Od 1561 roku aż do roku 1945 władali nim Oppersdorfowie. Jeszcze w XVI wieku dokonano przebudowy zamku. Najpierw rozebrano gotycki zamek z wieżą mieszkalną, następnie zbudowano trójskrzydłowy gmach z kaplicą, a po 1606 roku wyburzono przedzamcze, budując na jego miejscu zamek dolny. Ostatnim etapem rozbudowy było wzniesienie nowej barokowej kaplicy. Podczas potopu szwedzkiego w zamku rezydował od października 1655 roku przez dwa miesiące król Jan Kazimierz z żoną Marią i 1800-osobowym dworem. Jednym z dworzan króla był poeta barokowy Jan Andrzej Morsztyn. Franciszkanie, którzy tu założyli klasztor, w 750. rocznicę przybycia do Głogówka wznieśli swojemu patronowi pomnik. Przechodzimy przez bramę zamkową, która była elementem średniowiecznych obwarowań. Obecnie reprezentuje styl barokowy. Ten obelisk z tablicą upamiętnia pobyt w zamku Ludwiga van Beethovena, który uciekł do Głogówka przed wojskami napoleońskimi. To z kolei tablica przypominająca przebywanie na zamku króla Jana Kazimierza. Dolny zamek możemy obejrzeć jedynie zza ogrodzenia. Jest czasowo niedostępny dla zwiedzających. Główna brama umieszczona jest w skrzydle wschodnim. Nad nią kartusze herbowe z godłami Oppersdorfów.
W niszach święci Jan Ewangelista i Jan Chrzciciel. Z lewej strony płaskorzeźba Michała Archanioła, a w zwieńczeniu Matka Boża z Dzieciątkiem. Nad dachem wznosi się ośmioboczna barokowa wieża zegarowa nakryta baniastym hełmem. W narożniku południowo-wschodnim niska czworoboczna baszta, w której niegdyś była biblioteka. Za nią kaplica i skrzydło mieszkalne. Z tego miejsca widoczne są dwie wieże zamku górnego i sygnaturka kaplicy. Dolny zamek jest dwukondygnacyjny. Jeszcze jedno ujęcie wieży zegarowej nad bramą wjazdową. W 1634 roku hrabia Jerzy III Oppersdorf ufundował kaplicę Grobu Bożego w Jerozolimie. Kaplica spaliła się w 1822 roku, ale ją odbudowano. W pierwszym, większym pomieszczeniu znajdują się narzędzia męki Chrystusa oraz krzyżyki, które zostawili pielgrzymi. Druga część to komora grobowa z barokową rzeźbą Chrystusa w grobie. W kolejnym odcinku zobaczymy klasztorny kościół franciszkanów z kaplicą loretańską i gotycki kościół świętego Bartłomieja.